What does the fox say? Cześć! Z tej strony Sullivan, a oto kolejny odcinek serii Zagrajmy w Mass Effect edycja legendarna. Znajdujemy się oczywiście na Normandii i zbieramy się, by wybrać w końcu misję. W ostatnim odcinku otrzymaliśmy zlecenie znalezienia kanału, ale oczywiście przedtem mamy trzy tropy, które mamy opisane w dzienniczku zadań. Feros, Noveria, czy Liarconi znaleźć, która prawdopodobnie jest córką matki Benezji, co może mieć bardzo kluczowe znaczenie dla naszej fabuły. Nie jestem pewny, co tu dokładnie zacząć, bo każdy pewnie ma inne do tego spostrzeżenie. Ja kiedyś zaczynałem zawsze od Liarconi i w tym przypadku ja myślę od Noverio i Feros. Wydaje mi się, że zacznę od Feros. Jakoś tak uważam, że fajnie tam będzie zacząć, bo to kolonia ludzka. A my ludzie, musimy pomóc, dobre ziomki bądźmy, trzeba oczywiście zobaczyć, jak tam, co tam się dzieje. No i oczywiście też mamy jakieś tam coś od patroli gwiezdnych, więc mamy zapisane system Hydra, Gromada Argos Rule. No dobra, więc bierzmy się do mapy galaktyki. Bo w końcu my możemy podróżować między światami i je oczywiście odwiedzać. Co wcześniej nie każdy mógł zobaczyć. Trochę ściszę, bo mam głośno tę grę strasznie. Mam nadzieję, że będzie mnie teraz lepiej słychać, bo przede wszystkim specjalnie pobrałem sobie program, który podgłości mój głos, co wcześniej było katastrofą i mało kto mnie słyszał i pewnie to napisajcie w komentarzach, ale nim ja jeszcze wrzuciłem te filmy, sam się zorientowałem i mam nadzieję, że teraz mnie słychać przynajmniej na przyswoitym poziomie. Dajcie znać w komentarzu, bo to będzie dopiero do następnego tygodnia ten odcinek i chcę mieć pewność, że do tego czasu ja sam naprawiłem ten błąd. Mamy tu tak już opisane różne tutaj rzeczy, mgławice różne. Nie mam mgławicy lokalnej. Mgławica lokalna to jesteśmy my ludzie po prostu. Widzę, że nie mamy do wszystkiego dostępu. Z Armstronga, Attyka, Beta, Argos Ru. Zobaczmy ten sygnał, bo właśnie tam była nasza misja. Ta, że z jakimś połączeniem. I odlatujemy. Ale ładna Normandia. Kurde. Czuć tą różnicę w klasyfikacji jedynce. Oby kolory się za mnie popsuły. Zbadajmy. Można sobie poczytać. Kto chce sobie zatrzyma. Ja tam nie dam rady wszystkie odczytać znowu. Oj, już podskakuje, nie powinnaś tak podskakiwać. Okej, co znaleźliśmy? Nadchodzi wiadomość. Łączę. Sygnał SOS, transportowca medycznego Sacred Angel. Mamy krytyczną awarię systemu. Tracimy moc. Zarządzam awaryjne lądowanie. Argos Ro. Powtarzam. Argos. Nawala system komunikacji. Podtrzymywania życia. Transponder awaryjny. Nie przeżyjemy. Uśpieszcie się. Na poziomie drugim. No to się udajemy. O, ładna animacja. Dobra, kogo brać do tej misji? Dobra, weźmy tę dwójeczkę. O, czyli z Mako.
Mamy czołg. Jakaś anomalia. Chyba prawym, no. Ty, ładnie to wygląda. Znaczy, kiedy ogólnie światy są do siebie podobne i śmiesznie to wygląda. Ojej, ej, od kiedy jak ja celuję, kamery tam się udają? Ej, ej, ej. Da się to zmienić? To nie powinno tak być. Ja wolę, nie chcę, żeby kamery jednocześnie sterować. Sterowanie. Ale czułeś kamery? Nie. Rozgrywka, to zapis napisu. Kalibracja. Ej, no nie gadajcie, że ja muszę tak mako sterować, no. Broń Boże, kto tutaj edytował? Czekajcie, mako, znajdźmy mako, pojazd. Push pilot, okej. Ale, no nie powinno być czegoś takiego. No dobra. Czy trzeba się będzie zatrzymywać, albo jakoś sobie radzić? Chyba został wzmocniony. Mhm. I tradycyjnie wspinaczka. Pojazd jest śmieszny. Mako zawsze były jaja, ale to jest, że tak się on zachowuje, jeżeli chodzi o jazdy i... Patrzcie, on sam skręca, gdzie jestem, nie używam A i D. Tylko on sam taki jaja ma. Jedź, jedź, kurde. O! Coś tu mamy. Coś leży. Zwłoki Turynina. Nie, nie chcemy na Normandię. Który to był? Już zapomniałem, widzicie jak ja gapa? U Jezu, Rex. Nie bądź taki straszny. W ogóle tobie trzeba to coś przydzielić, bo ty kurde chcesz być tankiem. W sumie ja lubię tankowne postacie i on będzie takim naszym tankiem. Czekać, no co? Któryś klawisz za to odpowiada? Nie, nie chcę prowadzić na Normandię. Przepraszam was, drodzy widzowie, tak to niestety to bywa. A już mam nadzieję, że teraz ten pomysł z programem do nagrywania samego głosu z mikrofonu i będę mógł go podboostować, to może być szał w dziesiątkę i mam nadzieję, że teraz znacznie lepiej to wygląda. Kurde, przez te gadanie. Ja nawet nie wiem, co ja mam wcisnąć. Jestem taki tempowaty. To masakra. Opuść pojazd, ku. Uf, odzyskany jest Ignaturian. Ja to okazało się zostać. Jesteśmy na zagrożeniu. Znaczy, że... Znaczy, że to jest takie promieniowanie, że nie możemy że tylko przez określony czas możemy tu przebywać poza pojazdem. Nie wywal się, mako. Auć. Jak pijany, no. Dlatego nie mam prawka. Jakby tu była lawa. Takie płomienista, to gdzieś to lawa może być, trzeba uważać.
Naprawdę mnie to teraz. Czekać, zobaczmy jak będzie. Coś tam jest. Już tam. Czekajcie, może ulepszymy oddział. Elektronika zbyt niski poziom umiejętności. Kurde. Wracamy do pojazdu. Ma kopać. Ciekawe co tam by było. Bo jeżeli szczątki, to raczej mam wrażenie, że coś co moglibyśmy uzyskać to po zasoby, nie? Mam nadzieję, że to nie będzie coś kluczowego do fabuły, no niestety. Oczywiście będę starał się przejść Mass Effect 1 w jak największym stopniu, ale też nie powiem, że będę wszystko szukał, bo też nie chcę was zanudzić. Mi chodzi bardziej o takie ważniejsze rzeczy, typu misje boczne, jeżeli chodzi już takie naprawdę dogłębne, to będzie to Mass Effect 2 i 3, spodziewam się. Bo w jedynce to jest typowo takie znajdźkowa, to można powiedzieć Skyrim, ale Skyrim to jest inna para kaloszy. No, bez kitu, no. Jak ten pojazd się głupio zachowuje? Kto to wymyślił? Ten mako będzie przyjemny. Znaczy, to trzeba się po prostu przyzwyczaić, ale no ja mówię, że to przyzwyczajony, że jadę, cel strzela, jadę jedną z jednej, na przykład za pomocą klawisze, a strzelam i celuję, patrzcie, na przykład tak. Ja nie chcę się obracać. Strasznie głupie. Nie wiem, czemu to tak jest. O, widzicie? Pojazd się obraca automatycznie w tę stronę. No. Naprawdę, kogoś pokiełbasiło. Sygnał dochodził chyba z tamtego wraku. Uważaj, szyba. Gety, to pułapka. Buta. Ty prowadzisz, ja idę za tobą. Zabezpieczam teren. Ostro. Nic tu nie było. To była pułapka. Jakiś trap z tego, gdzie znikłem. Co to surowce jakieś są? Ej, co za... Ale mnie to denerwuje. Sorry, ale... Zaczynam będę tęsknił, kiedy tej komako nie będę musiał używać.
nic nie ma. Nic kompletnie nie ma. Dobra, teraz wybieram w końcu konkretną misję. Ale lepiej jeszcze trzeba zbadać te konkretne światy koło. Jak się da, albo jakieś informacje, można sobie zatrzymać, film poczytać. Trochę tych światów jest, trochę. Seba. Jak Seba. Nie wiem, to chyba nie polega na tym, że można sobie odkryć światy na 100%. Jak to bywało w kolejnych częściach. Więc udajemy się do Feros. Ja nie będę polegał na tym, że będę dawał wam decyzję, co lepiej wybrać, bo tak naprawdę bez znaczenia wszystkie misje 3 zrobimy. I będziemy odkładać, że tak powiem, dane misje. Chodźmy od razu do Feros, czy może lepiej sobie ten poeksplorować. Eksplorujmy. Będziemy mieli przynajmniej spokój, nie wrócimy. Będę starał się trochę badać, ale też mówię, jeżeli będzie takie questy, które trzeba będzie naprawdę ściśle. Łączę. Aha. Centrum dowodzenia przymierza do Normandii. Rejestrujemy waszą obecność w konstelacji Atikan Beta. Jedna z naszych sond nadzorujących została wykryta i zestrzelona. Zbierała informacje na temat aktywności Getów w tym rejonie. Musicie zejść na powierzchnię i odzyskać z sondy moduł danych, zanim odnajdą go Gety. Czyżby to Hackett? Admirał Hackett. Ładnie wygląda, jak zielona kawa, trochę jak ziemia. Oho. Ciekawe. Że niby taki światek, a to się okazuje, że w powietrze zabija, bo od nich są takie martwe gówienka. Będę starał się kogo innego zawsze. Niestety znowu nieszczęsny Mako. Chodźmy od razu do anomalii. Oho, wspinaczka. Super, lubię kurde wspinaczki. Prawda to aż tam? O mój god! Okej,
Serio, dajesz. Dajesz, chłopie. Ej no. Lądowanie. No i mamy ten protean. Proteański relikt. Kiedyś ich nie zebrałem chyba wszystkich, zostało mi dwa, no nie wiem, na 10 czy coś takiego. Tak do końca. Jedziemy, skaczemy. Chyba powinien zrobić cięcie, bo to naprawdę żmudne będzie, wiecie. Która jest godzina? A, jeszcze mamy czas. Dobra. Żywo, ale ją wrzucił. Dlatego ja świadom sobie, dlaczego tak się nie chciało Mass Effecta jedynie. Nie przechodziło się, ale to tak żmudne było. Ups, proszę. Lepiej nie spadajmy, bo jeśli się ukaże znowu na górę, czy będzie wjeżdżać. Lepiej zjechać niż wjeżdżać. O tak, tak, tak. Aha, czy to na dole będzie dobra, super. Idziemy. I gdzie to? Gdzieś pod nami, tak? Surowce raczej. O, tutaj. Jak to? Mech. Czy, a mogę zmienić chociaż tych?
Wydaje mi się, że to poziom technologiczny musi być, czyli Garus i chyba Tali. No ale no cóż. Liczę, że to nie będzie nic super mocno ważnego, ale no wiadomo. Już nie pamiętam, czym to polegało. Rzadko grałem jedynkę, tak naprawdę dwa razy przechodziłem. Jeszcze z tą kobietą. Najwięcej chyba dwójka przechodziłem najwięcej. W ramach pozycji przechodzenia jedynki. Patrzcie, kurde. Nie może, właśnie nie może on... Kurde. Bez skręcania w tę stronę, gdzie celuje, to jest takie głupie. Wspiera ono, wspiera... O! Wiecie co? Jesteście na moście. Chcecie sobie strzelić, ten on kurna się obraca automatycznie. Co to jest? Kto to projektował? Boże, co? Czy ty to widzisz? Dobra, jakoś mówię, no przeżyję to. To tak głupie. Ograniczę pole manewru. Tu jest on. Jedź tam, mako. Co to jest? To małpy, myślałem, że to ksenomorfy leżą. Kurde. To jest sonda nadzorująca, ale gdzie jest moduł danych? Ubaw popachy. Dajmy tego nie ujął. Oh my god, really? Będziemy ganiać się, bo małpa ukradła moduł? Jakbym już to gdzieś słyszał. Małpa nie ma tego modułu. 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 Czekam na polecenia. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Dzięki, Garus. Czy jest jeszcze jakiś tu gostek? To się małpa? Wydaje mi się, że to będzie jakiś najdalszy. Oh my god, kurde! Zapomniałem. No i mała bestia się dowigrała. Ja po prostu zrzuciłabym temu czemuś kamień na łeb. Pięcie pajace. Patrzcie, gdzie zachowuje pojazd. Nie ma jakiejś opcji zablokowania tej wieży? Thank you.
Jedziemy, jedziemy, nie ma czasu do stracenia, bo się zanudzicie mnie na śmierć. No drogo, fajnie to mako wygląda, tylko mówię, głupie to jest, no. Małpa nie ma tego modułu. 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 Wygląda jak stacja jakaś. O, tutaj gra się zapisała? Czy mi się wydawało? Zapiszmy teraz grę. Małpa nie ma tego modułu. Tylko jedna małpa? A, są to... Małpa nie ma tego modułu. 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 Sprawdźmy, co tutaj jest. Jakaś kopalnia. Medigel poszedł. Małpa nie ma tego modułu. Małpa nie ma tego modułu. Śmierdzi mi tu. Małpa nie ma tego modułu. 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 Chrzan się, małpo. Chyba ich mamy. Kogo? Małpa nie ma tego modułu. Puścił moduł danych. To cud, że moduł danych jest cały. Teraz Joker może przesłać dane do centrum dowodzenia. O. Średnia deszyfracja. Uff. Pokażcie mi pancerze, bo musimy się wzmocnić.
Ale brzydki. No, Ashley, ładnie w tobie w tym. Garus? Garus! Nie wiedziałem, że ty lubisz różowy. Ale tobie ta zbroja to jest ikona. Trzymaj różowo, naciśnij się nią. Dobra, chodźmy, trochę mam mocniejsze te zbroje. Pewnie ja sam będę musiał sobie zaupgrade'ować, bo to był niedzielnik, oddział. No, pancerze, bo ja muszę mieć od tutaj pewnie wyższy poziom. O kurde, czemu mnie to nie dziwi, że coś tutaj... Ale mnie podeszli. Trochę chamsko. Proszę, tego nie mówcie, że tak daleko. Bo będzie lipa. Widzimy się po krótkim cięciu. Okej, okay, zdążyłem wrócić. Średnia deszyfracja, szybko. O kurde, nie. Uff. Opuścił moduł danych. To cud, że moduł danych jest cały. Teraz Joker może przesłać dane do centrum dowodzenia. Déjà vu. Ouch, 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 ouch. Ej, to jest kurde przekichane. To będzie bardzo ciężkie. I znowu, powtórka z rozgrywki. Wydaje mi się, że w takim momencie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Spotkamy się wtedy, kiedy ja no po prostu... W następnym odcinku już pójdziemy na Feroz, bo niestety misja się bardzo skomplikowała. A też nie chcę, żebyście wy... ogólnie się męczyli z to oglądając, bo jednak... Nie chcę już na Normandię. Kurwa, gdzie ja żem wlazł. No tak czy siak, zakończymy tutaj w tym miejscu odcinek. No i w następnym odcinku po wybiciu ich od razu ruszymy do misji głównej. Ja się z wami serdecznie żegnam, z tej strony był Saliwan. Na razie, cześć.